Witam Was serdecznie na kolejnym moim filmie, na moim kanale na YouTubie. I dzisiaj Wam chciałam pokazać już coś dla odmiany, bo wcześniej przerabiałam same pochodne, teraz pochodna też, ale już rzędu drugiego. Tak dla zasady przypomnienia, choćby może tego, co się wydaje oczywiste, co to jest pochodna rzędu drugiego. W prostej definicji jest to pochodna z pochodnej, a więc oznacza to tyle, że jak mam do policzenia pochodną drugiego rzędu, czyli zapisujemy nie z primem, a z bisem, czyli podwójnie, to liczę oddzielnie pochodną pierwszego stopnia, a potem z tego policzę jeszcze raz pochodną. A więc jeżeli mam tego typu choćby najprostszą funkcję, muszę zapisać, że to jest 5 razy x do minus drugiej, żeby policzyć pochodną. Tak jest najłatwiej. Oznacza to tyle, że teraz tak, bo zarówno piątkę mogę wyrzucić przed znaku samej pochodnej, a potem, jeżeli widzę, że to jest x do którejś potęgi, to tą dwójkę też mogę wyrzucić przed znak pochodnej, czyli to jest minus 10, bo 5 razy minus 2, ale x będzie do potęgi o 1 mniej. I teraz, jeżeli mam do policzenia drugą pochodną, to faktycznie będzie to pochodna z pierwszej pochodnej, z tego wyniku. Czyli teraz znowu dziesiątkę z minusem mogę wyrzucić przed znaku pochodnej. I teraz, jeżeli to był x do którejś potęgi, to teraz tą jedną, tutaj ten minus 3 mogę wyrzucić, czyli jest 10 razy 3, obie liczby na minusie, czyli będzie 30 razy x do potęgi o 1 mniej, czyli będzie stopnia czwartego. Ja kończę omawianie tego zadania. Pamiętajcie o moim kanale, subskrybujcie jego treści, komentujcie, lajkujcie, ja wszystko na to czekam i żebym miała pewność, że te filmy mają dla Was jakiekolwiek znaczenie w ramach powtórzenia choćby do ekonomii matematycznej czy do podstaw analizy matematycznej. Więc jak potrzebujecie, to zajrzyjcie na inne filmy, które ja nagrałam w bardzo szybkim czasie. Więc ja będę tworzyła te filmy, a Wy dajcie kontakt, czy Wam się to podoba. Jeżeli macie problem z jakimiś zadaniami, kontaktujcie się na zadania@projektymałpawp.pl, załączajcie treści zadań, a ja odpiszę, gdy tylko będę miała taką możliwość, czy mogę Wam pomóc. Więc rozwiązujcie zadania i powodzenia w nowym roku akademickim.